Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca i w tym filmiku opowiem Wam o miejscu, które warto odwiedzić na przykład w wakacje, będąc na południu Polski, w okolicach Nowego Sącza. Jest to zamek w Lubowni, ten zamek znajduje się po stronie słowackiej, czyli dobrze jest zaznajomić się z przepisami, jakie panują na Słowacji, szczególnie tymi odnośnie wyposażenia samochodu, prędkościami, jakie tam panują, ponieważ mandaty są dość wysokie i jeśli będziecie poruszać się drogami, które wymagają mienia tak zwanej winiety słowackiej, no to trzeba też taką winietę kupić, najlepiej przez internet. Ja wykupiłem winietę na 10 dni, ponieważ oprócz tego zamku jeszcze zwiedzałem inne miejsca na Słowacji, które wymagały jak gdyby przejazdu drogami, które są płatne. Jeśli chodzi o wyposażenie samochodu, to dobrze jest po prostu sprawdzić dokładnie w internecie, co potrzebujecie. Z takich dziwnych rzeczy dla mnie, no to była na przykład linka holownicza, a resztę miałem, czyli kamizelki takie odblaskowe dla każdego z pasażerów, apteczka, gaśnica i inne, ale to musicie sobie sprawdzić, bo przepisy się zmieniają, no i możecie po prostu sugerować się tym filmem, a okaże się, że coś zostało zmienione albo dodane, więc lepiej sprawdzić to na świeżo. Organizacja na zamku jest bardzo dobra. Na samym początku pan, który pobiera opłaty za parking, skieruje nas w odpowiednie miejsce. Parkujemy na łące, no i potem mamy kawałek do przejścia do zamku. Po drodze mijamy skansen, który też warto odwiedzić, czyli od razu w zamku możecie sobie kupić bilety na skansen. Po zakupieniu biletów możemy już zwiedzać zamek, można poczekać na grupę, która będzie z przewodnikiem. Przewodnik będzie w języku słowackim, przynajmniej my na takiego trafiliśmy. No i powiem, że prawie 70% tego, co on mówił, jest człowiek w stanie zrozumieć. Razem z biletem dostajemy mapkę z ponumerowanymi miejscami, jak za koleją mamy iść. No i poruszamy się zgodnie z tą mapką. Piszcie w komentarzu, jeśli wiecie, czego używali na tym zamku zamiast papieru toaletowego w toalecie. Jestem ciekawy, czy zgadniecie. Na zamku można pograć w szachy, które są bardzo dużych rozmiarów, obejrzeć ptaki drapieżne, bardzo mi się to podobało. Można takiego ptaka przez chwilę potrzymać na przykład na rękach do zdjęcia i wiele innych rzeczy można zobaczyć. Nie będę tutaj po kolei mówił co, jak i pokazywał, ponieważ najlepiej pojechać osobiście i zobaczyć to na własne oczy, ponieważ wideo i zdjęcia bardzo spłaszczają jak gdyby krajobraz i to, co zobaczymy właśnie bezpośrednio, będąc w tym miejscu, jest o wiele bardziej jak gdyby wyraziste. Zamek jest położony na takiej pięknej górce i z wieży jak gdyby widokowej na szczycie tego zamku widać okolice Słowacji. Trzy korony widać nasze polskie i pięknie roztaczający się widok. W zamku tym spędziliśmy około 3 godzin. Dodatkowo między zamkiem a skansenem można zobaczyć wystawę sprzętów wojskowych. No i powiem Wam szczerze, pierwszy raz widziałem czołg od spodu, dlatego jeśli macie czas, no to warto jest też zobaczyć to miejsce. Walutą słowacką jest euro, dlatego żeby kupić bilety, trzeba zaopatrzyć się w euro. W niektórych miejscach można było płacić złotówkami, ale nie wiem po jakim kursie, więc lepiej zaopatrzyć się w euro. W dalszej części naszej wycieczki wakacyjnej zjedliśmy obiad pod zamkiem. Powiem, jakoś słowackie jedzenie jest takie, powiem, inne niż w Polsce. Po zjedzeniu udaliśmy się do skansenu, w którym można zobaczyć piękne domy, odmienne niż w Polsce. W skansenie tym znajduje się kilkanaście obiektów bardzo dobrze zachowanych wraz z wnętrzami. Tutaj też można obejrzeć różnego rodzaju zwierzęta, takie jak gęsi, konie czy owce. Powiem Wam tak, jak jedziecie do takiego miejsca, no to nie odhaczajcie go, żebyście szybko przeszli zrobić dwa zdjęcia na Facebooka, tylko posiedźcie, pooglądajcie, delektujcie się widokami, ponieważ zarówno na zamku, jak i w tym skansenie jest bardzo pięknie. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy. Jak się podobało,
no to udostępniajcie to innym. No i życzę Wam miłego zwiedzania zamku w Lubownii.